Witajcie widzowie, jestem Michał von Tajna, a dzisiaj Wam pokażę, w jaki sposób przeprowadzić szyfrowaną instalację Arch Linuxa. Dla mnie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie jest bardzo ważne bezpieczeństwo moich danych i nie chciałbym, żeby wpadły w ręce niepowołane, tudzież żeby ktoś uzyskał do nich dostęp bez mojej zgody i wiedzy. A zatem, w jaki sposób zainstalować Archa po prostu w postaci szyfrowanej? Przyjmujemy wariant, że w tej chwili nie mamy na komputerze nic, że mamy czysty komputer. Ja tę instalację pokazuję na przykładzie wirtualnej maszyny w programie VMware, pisane przez VMware Workstation, najnowszy to jest 12. I pokazuję tę instalację na podstawie wirtualnego komputera, który ma 2 GB RAM-u i dwurdzeniowy procesor, dwuwątkowy procesor jednorodzeniowy oraz 32 GB dysku. W tej instalacji również zainstalujemy środowisko graficzne Plasma 5. Jeżeli chcecie zainstalować zwykłego Arch Linuxa, to przenieście się proszę do mojego poradnika Kompletna instalacja Arch Linuxa 2016. I tam macie przedstawione na podstawie fizycznego komputera, a tutaj pokazuję tylko, co w jaki sposób zrobić inaczej, żeby ta instalacja zakończyła się szyfrowanym po prostu rozwiązaniem. Dobrze, a zatem co musimy zrobić jako pierwsze? Jako pierwsze zalecałbym Wam nadpisanie całego dysku losowymi danymi, ale nie zalecam tego z tego powodu, że zabiera to po prostu za dużo czasu i na przykład mój 2-terabajtowy dysk no niestety szyfrowałby się około 2 dni bez przerwy. Czyli nie możecie wyłączać komputera, ani robić na nim czegokolwiek innego, jak tylko po prostu przeprowadzać to szyfrowanie. Dobrze, a zatem, w jaki sposób teraz, musimy teraz najpierw przepartycjonować dysk, ale najpierw jeszcze wpiszemy sobie tą komendę load case.pl1, która zapewni nam polską klawiaturę. Teraz potrzebujemy wpisać cfdisk/dev/sda, ponieważ to jest ten dysk, na którym chcemy instalować Linuxa. Teraz bardzo ważne, wybieramy DOS, czyli strzałka w dół i Enter. Teraz klikamy New, czyli Enter i wpisujemy 100M, Enter. Czyli 100 MB na partycję taką startową. Dajemy Primary. Teraz dajemy w lewo i dajemy Bootable, czyli że z niej ma się system bootować. Teraz dajemy kolejną partycję, czyli jedziemy w dół, klikamy Enter i wpisujemy Enter i Enter, żeby ta partycja była na nasze pozostałe dane. Dobrze, teraz jedziemy na right, klikamy Enter i wpisujemy Yes i klikamy Enter. I teraz na Quit. Spartycjonowaliśmy teraz nasz dysk. W tej chwili musimy zacząć tą część, która jest potrzebna do szyfrowania. Czyli wpisujemy taką komendę jak crypt setup kreska kreska verbose kreska kreska cipher as kreska xts kreska plain 64 spacja kreska kreska k size 512 kreska kreska hash SHA 512 kreska kreska iter time 5000 kreska kreska use random lux format / dev sda2. Czyli po prostu szyfrujemy mu w tej chwili tą partycję naszą główną. Teraz on poprosi nas, teraz on pyta, czy, że to nadpisze wszystkie dane, które się na tej partycji znajdują po prostu. I my musimy mu zatwierdzić, że chcemy przeprowadzić to szyfrowanie. Teraz wpisujemy na shifcie, czyli na, po prostu dużymi literami yes. Jeżeli wpiszemy małymi literami, to system się nie, to proces się nie powiedzie. I klikamy Enter. Teraz musimy wymyślić sobie hasło, które za każdym razem będziemy wpisywali do odszyfrowywania dysku twardego. Ja wybieram dosyć trudne hasło. Teraz je potwierdzamy drugim razem. I tak jak mówiłem Wam wcześniej, w Linuxach
nie ma wyświetlania ani gwiazdek, ani tym bardziej liter w haśle, tylko po prostu zachowuje się komputer tak, jakby klawiatura była odłączona. To Was nie zniechęca i nic się nie stało, tylko po prostu dalej pisujecie swoje hasło i zatwierdzacie to enterem. Teraz system zweryfikuje, czy hasła się zgadzają i przystąpi do szyfrowania dysku twardego. Utworzył nam teraz szyfrowaną partycję, która jest już jakby na tym dysku. Teraz my musimy ją otworzyć, żeby zacząć zapisywać na niej dane, żeby móc ją sformatować i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, teraz pisujemy crypt setup, spacja open, spacja, kreska, kreska, type, lux, slash dev, sda2. I teraz wymyślamy sobie nazwę, jaką ta partycja szyfrowana będzie miała. U mnie to będzie vcrypted. Ale u Was to może być dowolna nazwa, nawet fubar. Enter. Teraz wpisujemy to hasło, które wcześniej byśmy wymyślili do odszyfrowania partycji. No i brawo, otworzyliśmy pierwszą partycję. Ołew, jesteś? Demonie, ja nagrywam w tej chwili film, przywitaj się z widzami. Kurczę. No. Widzowie też się witają, bo nagrywamy teraz szyfrowaną instalację Arch Linuxa. Dobra, to ja znikam na dół. Jak skończysz, to mnie puknij. Będę około godziny 20, myślę. Dobra. No. No to do później. Heja. Mhm. Wybaczcie demona, ale mam nadzieję, że jest sympatyczny. Dobrze, a zatem otworzyliśmy, tylko po prostu otworzyliśmy, odszyfrowaliśmy po raz pierwszy naszą partycję. Teraz musimy, bo to jest jakby taki wirtualna szuflada na klucz. W tej szufladzie możemy sobie utworzyć inne partycje. I one będą widoczne dopiero wtedy, kiedy tą główną szufladę otworzymy. A zatem teraz musimy utworzyć taką partycję, która będzie... Aha, najpierw jeszcze musimy tą pierwszą partycję, którą wcześniej my utworzyli, musimy ją sformatować, żeby tam móc instalować pliki boota tak zwane. Czyli robimy tak, tworzymy system plików, czyli mkfs.ext4/dev/sda1. Co tworzy nam pierwszą partycję, że jest tylko 100 megowa, to poszło to dosyć szybko. Teraz tworzymy drugą partycję, czyli tą partycję, która będzie na tej szyfrowanej przestrzeni. I zamiast tego devsda1 wpisujemy devmapper vcrypted. Teraz robimy mount kreska t spacja ext4 spacja slash devmapper vcrypted slash ementa. Czyli tak jak zwykle montujemy partycję, tylko po prostu to SDA coś zastępujemy tym vcrypted. Teraz montujemy tą drugą partycję. Aha, jeszcze zanim zamontujemy tą drugą partycję, musimy dla niej utworzyć folder w tej pierwszej partycji, w tym ementa. Czyli tworzymy folder mkdir ementa boot. Tak? Tak. Teraz montujemy tą drugą partycję, znaczy w sensie tą partycję, którą utworzyliśmy w kreatorze partycji pierwszą, tą 100-megową, musimy zamontować do tej dużej partycji, żeby to było po prostu zlinkowane i żeby tam po prostu podczas instalacji się zapisał program rozruchowy, który będzie systemowi mówił, który będzie komputerowi mówił, jaki system ma uruchomić. Czyli w naszym przypadku jedynie tego Arch Linuxa, ale to musi zostać wykonane. Mount t.ext4 devsda1 MNT boot. No i ładnie, zamontowało się. Teraz pobieramy pakiety. Ja skorzystam już w tej chwili z tego, co przedtem Wam pokazywałem, czyli z tego już kompletnego pobierania środowiska graficznego itd., itd. Więc packstrap i MNT base devel net tools xorg server plus sdm plasma
Network Manager. Co dalej? Tmux. V już mamy chyba. Mamy V, ale wgram jeszcze raz po prostu. Tmux V. Konsola Dolphin sudo. Co byśmy jeszcze ciekawego wgrali? Group. Gruba potem pobierzemy. Plasma Network Manager. Oxygen. KD4. Amarok. Gesta. Codex. Good. Gesta. Codex. Bad. Gesta. Codex. Ugly. Coś jeszcze? Dialog. WPO Supplicant. Dobrze, pozwolimy mu, niech się pobierze. I wrócę do Was już za chwilę. Tuż po synchronizowaniu tych wszystkich pakietów system nas pyta, co konkretnie chcemy zainstalować z repozytorium Core. My chcemy zainstalować wszystko, więc klikamy Enter, żeby potwierdzić mu, że default równa się all, czyli że wszystkie pakiety. Teraz pyta nas, co chcemy zainstalować z grupy BaseDevel. Dajemy mu wszystko znowu. Teraz pyta nas, co chcemy z X.org zainstalować. Dajemy mu znowu, że wszystko. Teraz, co chcemy zainstalować z Plazmy. Skipping target. Albo chyba jest w tym pierwszym, w tym X.orgu po prostu. Zaraz zobaczymy. Tak, jest w tym pierwszym. Teraz pyta nas, co chcemy z plazmy zainstalować. My znowu mówimy, że wszystko chcemy zainstalować, czyli Enter. Ale coś mówi, że jest złego. GST Codex. Coś mu się kodeki nie zgadzają. Zaraz sprawdzę, dlaczego mu się nie zgadzają. GST Codex Good. To się nie nazywa Codex, tylko plugins. No niestety, ja już... Moja pamięć też już ma swoje przejścia. A robiłem to ostatnio 2 dni temu. Dałbym sobie palec odciąć jeszcze 2 dni temu, że to by było kodeks. Zatwierdzamy jeszcze raz. Wszystko, 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 wszystko. I tak, wszystko jedziemy enterami po prostu, co nas pyta, to otwierdzamy mu enterem. I mówi, że pobierze 733 MB, a rozmiar na dysku tych zainstalowanych pakietów zajmie 2687 MB. No i okej, mówimy w porządku, zgadzamy się z tym, klikamy enter. I on sobie to teraz pobierze. A my widzimy się już za chwilę. Zatem instalacja pakietu została już zakończona. I jesteśmy w kolejnej części instalacji Arch Linuxa. A dla mnie jest teraz kolejny dzień kalendarzowy, 21 już marca i godzina 19.08, podczas gdy w systemie jest jeszcze 20, ponieważ wirtualna maszyna była zapauzowana od tego czasu. Dobrze, co zrobić tuż po pobraniu pakietów przez system? Wpisujemy genfstab, czyli generujemy tą tablicę systemów plików po prostu. Genfstab, spacja kreska P, spacja / MNT. Jedna strzałka, MNT, etc, fstab. Co wygenerowało nam mniej więcej taki obraz. W wyniku czego system będzie zwracał się do dysków po ich tych skróconych nazwach, czyli defsda1 czy tam defmapper-vcrypted. Mamy napisane, że to jest tam odczyt w czasie realnym. Mamy powiedziane, że to jest zamontowane w trybie RW, czyli odczyt i zapis, że to są dyski w ext4 itd., itd. Moglibyśmy zrobić w ten sposób, żeby tutaj było kreska duże U.
Oj, wybaczcie, pomyliłem się tutaj, zrobiłem gafę. W wyniku czego byłoby używane to UID, ale to niestety jest, no jak widzicie, bardzo skomplikowane i trudno jest zapamiętać, który dysk ma które UID. W wyniku czego zwracamy się do dysków po tych skróconych nazwach, chociaż w stosowaniu UID zalecają technicy Arch Linuxa. Dobrze, po generacji systemu, znaczy tablicy systemów plików, przenosimy się do naszego nowego systemu operacyjnego, czyli Arch, chroot, mnt, bin, bash. Jesteśmy w naszym nowym systemie. Co robimy w najnowszym systemie, w sensie najświeżej zainstalowanym? Zmieniamy język na polski, czyli za pomocą komendy v albo zrobimy to jeszcze prościej. Sed, spacja, kreska i s slash pl pl utf 8 utf 8 pl pl utf 8 utf 8 utf 8 utf 8 G. ETC, local again. Sprawdzimy, czy powiodło się to. Brawo, udało się. W tej chwili mamy ustawiony język na polski, w sensie teraz musimy go jeszcze wygenerować, czyli lokale-gan. Generacja kompletna. Teraz echo. Lang. PL. PL. TF8. ADC lokale. Nie gen, tylko conf. Teraz robimy eksport, żeby ten język był zastosowany już w tej chwili. Nie po kolejnym uruchomieniu się komputera, wpisujemy lokale. I bardzo ładnie wszystko jest ustawione na tryb polski. Teraz przypisujemy do systemu strefę czasową. Strefa czasowa została już wypisana. I teraz wpisujemy naszą nazwę hosta, echo von Flyna vir arch e, czyli wirtualny arch encrypted, czyli szyfrowany, do etc hostname. To jest nazwa, jak nasz komputer będzie się nazywał w sieci. W sensie, jak będzie się meldował do serwerów www, z którymi ma połączenie, jak będzie się meldował do komputerów w sieci lokalnej i tak dalej, między innymi do modemu, do routera, do switchy i tak dalej, i tak dalej. Jest jakby jego wizytówka, że tak to powiem. Teraz ustalamy hasło do konta administratora. Password. Hasło zostało utworzone, user added. W sensie teraz dodajemy nowego użytkownika, na którym będziemy działali normalnie. Czyli w moim przypadku użytkownika OneFlyna. Zmiana na M mówi systemowi, że ten użytkownik ma mieć utworzony swój katalog użytkownika w katalogu home. Ustawiamy hasło dla użytkownika OneFlyna. Hasła nie pasują, musimy wpisać je jeszcze raz. Hasło zostało zmienione, ok. Teraz potrzebujemy pobrać program grub, który będzie mówił naszemu wirtualnemu komputerowi, który system ma uruchomić jako pierwszy. Tak naprawdę ma jeden system tylko, którym jest Arch,
ale niemniej ten program jest potrzebny, bo bez niego żaden system, a w szczególności Arch, się sam nie uruchomi. Jako ciekawostkę powiem Wam, że tak samo Windows ma taki swój program, taki jakby grup, który się nazywa Windows Boot Manager, który działa, jeżeli mamy na przykład wgranego XP-ka 1 i XP-ka 2, albo 7 i XP-ka. Dzięki czemu system przy każdym uruchomieniu się pyta nas, który system chcemy uruchamiać, który system chcemy uruchomić i zaczyna odliczanie po prostu, który system będzie uruchomiony jako pierwszy. Co jest ciekawe, tym Windowsowskim grubem możemy zarządzać przez narzędzie msconfig, przez narzędzie msconfig możemy tam zmienić ten limit czasu, możemy zmienić system, który będzie uruchamiany jako domyślny, ale to taka ciekawostka. A teraz przejdziemy do Linuxowego gruba, czyli tak, pacman, s, wybaczcie te pikania, to jest wirtualna maszyna, która ma tak jakby swój brzęczek, jeżeli na przykład tabulator bądź jakiś tam kontrol wcisnę i on nic nie spowoduje, to maszyna wirtualna sobie pika. Podobnie będzie z waszymi komputerami, one generalnie też mają piszczyki. Na przykład piszczyki są słyszane nawet w głośniczkach laptopów. A komputery generalnie mają swoje własne piszczyki, które są montowane w płytę główną. Albo kabelkiem podłączone po prostu pod płytę główną. Ale to też jako ciekawostka. Grup. Grubias. Okej. Okay. A zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. A, jeszcze nie zrobiliśmy jednej rzeczy. Robimy komendę, która się nazywa vsudo. Momencik, muszę sprawdzić. Jedną rzecz, export, editor, równa się slash bin, slash v. Taka komenda, czyli to export, editor, równa się slash bin, slash v, powie systemowi, że komendę vsudo, która edytuje ustawienia programu sudo zarządzającego uprawnieniami administratorów, mówi temu programowi vsudo, że ma używać edytora v jako edytora swojego głównego. Tak samo możemy to v zastąpić nano i wtedy będzie uruchamiany edytor nano, który jest dosyć prosty w użytkowaniu dla początkujących użytkowników. Ale jak widzicie, rzucam się od razu na głęboką wodę i używam nie tylko używam edytora v, ale także uczę tego edytora innych. Między innymi was uczyłem w ostatnim odcinku? Nie. W ostatniej instalacji Arch Linuxa, którą wykonałem kilka dni wstecz w miniony piątek, a teraz jest poniedziałek. Tak, wirtualna maszyna sobie lubi popikać. I teraz vsudo. Znajdujemy taką linijkę rot. O, tam, właśnie tam. Rot, spacja al, równa się al, al. I teraz to musimy powtórzyć dla naszego użytkownika. Ja robię to na przykładzie użytkownika Wonfline'a. Al, równa się. Al, al, dwukropek wq, zapisujemy i sudo działa. Teraz wrócimy do tego naszego gruba. Dobrze, zatwierdzamy mu i niech sobie powierza. OK, plik, tam jakiś grup CFG się wygenerował. I teraz co robimy po tym, tuż jak grup się zainstalował, jako jakby taki instalator?
Teraz zrobimy tak. Edytujemy plik etc default slash grub. Taki plik. I teraz mamy tutaj coś takiego jak grub cmd line linux równa się. To jest ta czwarta linijka. Tutaj musimy dopisać coś takiego jak crypt device równa się slash dev sd2 dwukropek decrypted bądź ta nasza nazwa tego dysku, którą my sobie wymyślili. SDA 2. Ok, to jest napisane. Teraz musimy kolejną rzecz dodać, żeby system obsługiwał poprawnie te szyfrowania dysków twardych. Robimy, dobra, robimy dwukropek WQ, wychodzimy z tego. Teraz kolejny plik. Kolejny plik to jest etc mkinitcpio.conf. Tak, to jest ten plik. I mamy taki w nim taki dodatek, który się nazywa hooks równa się i otwarcie cudzysłowia, cudzysłowu. I mamy tutaj base, u, dev, autodetek itd., itd. I po wpisie blok wpisujemy encrypt. WQ. W tej chwili praktycznie pliki są pogenerowane odpowiednio. Teraz musimy, bo ten mkinitcpio to jest config do pliku, który generuje jakby początkowe pliki, z których startuje Linux. Jakby taki zautomatyzowany instalator, który zaraz odpalimy. W wyniku czego wpisujemy mkinitcpio spacja kreska p spacja Linux. Jak widzimy, on już podłączył do tego ten dodatek encrypt. Próbuje się, że nie ma jakichś tam firmware'ów dla jakichś dziwnych urządzeń, ale to nie jest najważniejsze, to jest mało ważne. Teraz instalujemy gruba, czyli grub install spacja kreska kreska recheck slash dev sda. Instalacja zakończona i nie zgłoszono błędów. Bardzo dobrze. Teraz generujemy config dla gruba. Grub mkconfig output slash boot slash grub grub cfg. Teraz poedytujemy sobie ten config gruba, żeby bardziej go przystosować do naszych potrzeb. V boot grub grub cfg. Po pierwsze timeout. Ustawimy go sobie na 0, bo nie mamy innego systemu, nie potrzebujemy, żeby komputer tak długo startował. Po drugie, wykopiemy to submenu opcji zaawansowana, bo nie, ono nie jest nam potrzebne, jest nic nie warta. Po trzecie, zmienimy nazwę systemu. Wykopiemy sobie tutaj to echo, bo ono nie jest nam potrzebne. Przypominam, że dwukrotnym kliknięciem klawisza D, czyli takie DD, kasujemy jedną linijkę. A ostatnią operację możemy cofnąć, klikając na przycisk U na klawiaturze. OK, teraz robimy dwukropek WQ. Tym samym zamykamy edycję pliku gruba. Teraz wpisujemy exit, żeby wyjść z tego z symulacji systemu operacyjnego. Teraz robimy umount r mnt boot, w wyniku czego odmontowaliśmy katalog boot, znaczy partycję bootującą system. Teraz odmontujemy główny katalog systemu i główny dysk systemu. Teraz zamykamy wolumin wirtualny,
żebyśmy mogli spokojnie sobie zamknąć ten wolumin i zrestartować system i przetestować jego działanie. Czyli robimy crypt setup close crypt root. Zapomniałem, że u mnie się to nie nazywa crypt root, tylko vcryptat. Ok, urządzenie się zatrzymało. I teraz robimy system CTL reboot. Teraz zobaczymy, czy ten system nam się uruchomi. System mówi nam, że musimy wpisać hasło, żeby odszyfrować vcrypted volume, czyli dysk vcrypted. Jak widzimy, dysk się odszyfrował. I system prosi nas o zalogowanie się. A czemu ja się loguję na rota? Zaloguję się od razu na swoje własne konta. Spróbuję odpalić środowisko graficzne. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie na maszynie wirtualnej. Jak widzieliśmy wcześniej na laptopie, środowisko graficzne odpaliło się do strzału, a zobaczymy, jak to wyjdzie na maszynie wirtualnej. Nie jestem pewien, jak to będzie, ponieważ robię to tak naprawdę pierwszy raz. Teraz mamy bardzo ważną wiadomość i wpisujemy swoje hasło. Pomyliłem się przy wpisaniu własnego hasła. Zamiast. I najpierw wpiszemy start. Działa, tylko nie wgraliśmy jeszcze czcionek. Tak więc robimy Alt, Ctrl, F2. Logujemy się jeszcze raz na swoje konto. I robimy sudo pacman-s. A sprawdzimy, czy w ogóle mamy internet. Ping fsrf.net. URL. No niestety nie działa. Musimy załączyć sobie, bo ten komputer wirtualny jest podłączony za pomocą wirtualnego kabla. Nie ma połączenia do wirtualnej żadnej sieci Wi-Fi, a tym bardziej prawdziwej sieci Wi-Fi, tylko jest za pomocą wirtualnego kabla internetowego, tak zwanego Ethernet. Tak więc musimy załączyć usługę, która podłączy go do tej wirtualnej sieci. Czyli sudo systemctl enable dhcpcd. Wpisujemy swoje hasło. Teraz po enable wpisujemy start. Znaczy zamiast enable wpisujemy start w tej samej komendzie. I w tej chwili powinniśmy już mieć dostęp do internetu. Sudo pacman-seu sprawdzi nam, czy system jest w pełni aktualny. Jeżeli zależy Wam na większej przepustowości pobieranych danych, to radzę Wam zobaczyć na tak zwane narzędzie Reflektor, które opiszę w jednym z przyszłych filmów. Narzędzie to ma to do siebie, że robi analizę na tym komputerze fizycznym, z którego korzystacie. Robi analizę szybkości działania poszczególnych mirrorów, czyli serwerów Arch Linuxa
I na podstawie tego, który ma najwyższą przepustowość, zapisuję go jako główny serwer, w wyniku czego aktualizacje do Arch Linuxa oraz pakiety dodatkowe, które będziecie instalować, będą się instalowały po prostu o wiele szybciej. Widzimy, system już się tutaj sprawił, że nic nie ma do zrobienia. I robimy sudo pacman prescott s ttf dav ttf liberation. Oxygen KD4 Oxygen Icons Oxygen. Dobra, tyle powinno wystarczyć. Tam to oksygenę możemy wywalić, bo okazało się, że wcześniej je już zainstalowaliśmy. Pobierzemy sobie tylko czcionki. Te dwie czcionki pomogą nam w systemie operacyjnym, żeby było wszystko wyświetlone o wiele ładniej. Bo tamte czcionki były takie brzydkie, jak widzieliście tam poprzednie. Tamta komenda, którą my jakiś czas temu zrobili, tamten system CTL Enable SDDM załącza, że tryb graficzny będzie się załączał przy każdym starcie systemu operacyjnego. Dobrze, teraz robimy sudo systemctl restart sddm. I widzimy, już mamy o wiele ładniejsze czcionki, możemy się zalogować na swoje konto. Co to, nawet jakieś urządzenie USB mam? A, wykrył ten obraz ISO, który ma podłączony. Elegancko. Spróbujemy ustawić w tej maszynie wirtualnej większą rozdzielczość. Elegancko. Taką rozdzielczość mam w swoim laptopie prywatnym. Teraz przejdziemy sobie jeszcze, zobaczymy na te czcionki, znaczy czcionki, na ten czarny wygląd, żeby sobie po prostu go ulepszyć. Jeszcze przejdziemy do myszki, myszkę sobie dołączymy, tak jak to było standardowo, tak jak pamiętacie w ostatniej instalacji, otwieraj pliki katalogi dwukrotnym kliknięciem po pierwsze, po drugie idziemy sobie tutaj wystrój przestrzeni roboczej, tlen, wystrój pulpitu, może być taki, ale Mirado już nie ma, Apex już nie ma. Zobaczymy, czy to nam się zainstaluje. Tak średnio ładne, nie powiem, że nie. Zobaczymy, który jest najładniejszy. Nie, to jakiś jest biały, brzydki, nieładny. A to był jeden z pierwszych oksygenów. Bardzo ładnie wygląda.
Dobrze. Albo zobaczmy sobie na jeszcze jakieś inne. Co się stało się? Tak, moją pasją jest wyszukiwanie nowych motywów, które są czarne i są ładne. Oxywin. Jakiś biały. Breeze to jest brzydki. Dobra, niech to zostanie tymczasowo. Potem się tym pobawimy. Teraz jeszcze zrobimy sobie kolory. Obsidian Coast. Zastosuj. Wygląd programów. Wystrój okien. Org KD Oxygen. Dajemy sobie dostosowywanie. Tutaj dajemy mały. Zastosuj. Dajemy teraz przyciski i przeciągamy ten pytajnik i ten głupi znaczek na to. Zmniejszymy sobie teraz czcionkę, a najpierw ikony sobie jeszcze dobierzemy. Są, dobra, są, ładnie. Ikon czcionki. Dziewięć i czcionka, a nie możemy jej zmienić. Oxygen. Sans. Oxygen mono, 9. Oxygen sans. 8. Oxygen sans. 8. Albo nie damy 9. I tego Noto Sans 10 zamienimy na Oxygen Sans 8. Generalnie, jak już Wam mówiłem w ostatniej instalacji, nie cierpię systemów operacyjnych, które mają za duże czcionki, bo to wygląda jakby system był robiony dla inwalidów. Dziewięć. No i bardzo ładnie. I system jest coraz, moim zdaniem, ładniejszy. Jeszcze ta jedna rzecz z tym kursorem myszki, który jest moim zdaniem nieładny. Biały plan, a ten kursor nazywam tuczkiem ogólnie. Dobrze. Konsolę już mamy na pokładzie pewnie. No oczywiście. Konsolę sobie teraz dostosujemy. Ustawienia konsoli. Show menu bar by default. Wyłączamy. Tab bar. Show when needed. Zmienimy sobie teraz skrót menu na Ctrl Shift U. Robię te rzeczy teraz tak szybko i pobieżnie, żebyście nie tracili za dużo czasu, żebym znowu Wam nie opowiadał przez pół godziny, bo możecie sobie tego wysłuchać na starej instalacji, gdzie wszystko Wam opowiadałem. Dostosuj ustawienia programu. Aha, nie programu, dobra, wybaczcie, nie to. Jeszcze muszę sobie dostosować to, żeby było przezroczyste tło. Edit current profile appearance, edit 12% transparency.
W dodatku od pewnego czasu YouTube już ma taką opcję, że można sobie filmy dawać w zwolnionej szybkości, w przyspieszonej szybkości, w wyniku czego możecie sobie to, jeżeli da was coś za szybko, możecie sobie zwolnić. I będę mówił wtedy jak pijak. Ustawienia programu, nie wyświetlaj, położenie, rozmiar. Zastosuj na początku. OK. Sprawdzimy, czy mamy głos w systemie. Jest jeszcze taki fajny pakiet, który pika wam, jak zmieniacie po prostu głośność dźwięku w systemie operacyjnym. I on ma to do siebie, że jeżeli właśnie zmieniacie głośność, to robi takie pipi, pipi, pipi. Zaraz wam pokażę, w jaki sposób ten pakiet zainstalować. Arch. Konsola, sudo pacman -s lib canberra. O, jest już z najnowszej wersji. Czyli klikamy głośniczek. Jak się to robiło? Ustawienia głośność dźwięku. No raczej nie. Ja to dawno temu robiłem. Pobierzemy sobie jeszcze jeden program. Kamix. A jeżeli już jesteśmy przy literze K, to robimy K super K, czyli otwieranie startu Windowsem. Po pierwsze odpalimy sobie go tutaj. Już możemy to robić. A po drugie odpalimy go sobie w ustawieniach systemu, żeby startował nam automatycznie. Pamiętacie, jak żeśmy to robili? Komputer, ustawienia systemowe, uruchamianie i wyłączanie. Dodaj program K super K. Zatwierdzamy. Wykonywalne. Prawo do odczytu. OK. Otwieramy sobie profil. Program KMX. No i tą głośność dźwięku możemy sobie wywalić. To ona nie jest nam potrzebna. Mamy Kamixa, klikamy na ten przycisk z ustawieniami. Volume feedback powinno być. To mnie dziwi, że nie ma tego pikania. Za moich czasów to było. Dobra. Wybaczcie, że pokazałem wam o jeden krok za daleko. Robimy Pacman RSNC Kamix. OK. Zatem, a jeszcze chcieliśmy, czemu tutaj się zmienia to? Konsola. Sudo. Pacman. S. Oksygen. Cursors. Oksygen. KD4. Oksygen. Icons.
Ta komenda jeszcze raz zintegruje Oxygena z naszym systemem, bo tutaj, jak widzimy, buguje się czasami kursor. I on przeskakiwał nam na stary kursor. Ten. Nie mogę w tej chwili rozmawiać, bo nagrywam film. Proszę mi nie przerywać, naprawdę. Ta komenda integruje kursor. To jest kursor SDDM-a. Co mnie denerwuje właśnie. Że on przeskakuje czasami. Przeskakuje czasami właśnie na kursor SDDM-a zamiast na ten. Dobra, no to jest mało ważne. Odnośnie jeszcze pulpitu. Zrobimy sobie, żeby wysiadał się tam na pulpicie normalnie ikonki i tak dalej. Widok katalogu. Ustawiam widok katalogu. Położenia. Pokaż katalog pulpitu. Ikony. Takie. Kolumny. Poprawki, pokaz szynkę narzędziową, to jest mało ważne. Rozumiem. Okej. Dolfina mamy? Mamy. Wgramy jeszcze Chromium. I wgramy Jaorta. W konsoli mamy taką możliwość, że możemy utworzyć nową kartę. Ja sobie zrobiłem u siebie na Arch Linuxie, jak jeszcze miałem Arch Linuxa na swoich komputerach, zrobiłem sobie takie jakby skróty klawiszowe, ale teraz niestety nie mam już Arch Linuxa i nie pamiętam, znaczy pamiętam jak się to robiło, ale nie chce mi się tego w tej chwili pokazywać. Ale to się robi tak, że pokazuje się najpierw pasek menu, w sensie to Ctrl U, daje się plik, New Tab i to tworzy nam po prostu nową kartę. Teraz możemy Ctrl U znowu ukryć tamtą poprzednią kartę. Co chciałem zrobić? Aha, chciałem najpierw zainstalować Gita. Jeszcze jeden pakiet, ten, który między innymi daje komendę ping, czyli NetTools. Aha, tam to się instaluje, więc nie zainstaluję Gita. Poczekam, aż się to zainstaluje. Jak widzimy, Chrome już się nam zainstalował. Teraz możemy powtórzyć naszą czynność z Gitem i NetToolsami. NetToolsy niby są. To dziwne. Bo jak widzieliśmy, nie było komendy ping. A jednak jest. Dziwne. Widocznie wpisywałem coś innego. Zobacz sobie na taśmie potem. Co tak naprawdę wpisywałem, że mi nie chciało tego przyjąć. Teraz się pobiera Perl, Git i NetToolsy się będą reinstalowały. Ok. Git się zainstalował, teraz możemy sobie odpalić nasze Chromium. A, zanim jeszcze odpalimy Chromium, to ustalimy od razu, żeby był ładny wygląd w Chromium. Wygląd programu z tej aplikacji GNOME GTK zamieniamy na... Oj. Musimy poradzić jeszcze jedną rzecz. Oxygen GTK. 2. Wejdziemy i wejdziemy jeszcze raz. Zobaczymy, czy się zmieni. A jest Oxygen GTK. Zastosuj. Wychodzimy i wchodzimy w Chroma. Zmieniamy sobie wygląd od razu, żeby był ładny. I
I teraz nam się odpala takie gówno, które się nazywa portfelem KDE. Dajemy tutaj dalej. O, dajemy wstacz. I dajemy to plik zaszyfrowany algorytmem Blowfish. I dajemy OK, żeby nie było hasła. Bo inaczej on o to hasło będzie nas pytał przy każdym jednym uruchomieniu się systemu operacyjnego. I to jest głupie, bo musimy tak naprawdę wpisywać trzy hasła. Jedno od odszyfrowania dysku twardego, drugie od logowania i trzecie jeszcze od jakiegoś algorytmu szyfrującego nasze hasła. To nie ma żadnego sensu. Może kiedyś się do tego przekonam i zrobię jakiś tutorial, w jaki sposób to zautomatyzować, żeby nie trzeba było tego hasła wpisywać. Ale jeszcze nie teraz, bo w tej chwili się w to nie zgłębiam. Klikamy użyj motywu GTK+, i jak widzimy mamy teraz pięknego czarnego chroma. I teraz Arch Linux Yaort EN. Wchodzimy na tą stronę i tutaj mamy po kolei komendy. Ja postaram się zrobić to tak jak ostatnio. Mkdir te przypuśćmy. Przypominam, że Ctrl Shift V wkleja nam to, co mamy w schowku pod kontrolce skopiowane. Nie musimy nic klikać. To może część osób, które przedtem korzystały z Putty na Windowsie, zdenerwować, gdyż za pomocą prawego klawisza wklejały, a teraz już te osoby nie mogą wklejać za pomocą prawego klawisza, bo prawy klawisz wyświetla im całe menu. Tworzymy pakiet. On się tutaj kompiluje, bawi i tak dalej, no instalowany. Dobrze, to nam się pobrało. I ponowimy tą komendę make package SE. No i Yaorta mamy. Yaort mówi, że wszystko jest aktualne i bardzo się z tego poducieszę. Zobaczmy, czy Maroka wgraliśmy. Wgraliśmy Maroka. Pobierzemy teraz przykładową MP3 z mojej przestrzeni chmurowej. No, Chrome się troszkę ściął. Pozwolimy mu się odciąć. Tak jak mówiłem przedtem, teraz sobie zrobimy dostosowanie Amaroka. To jest trochę nieładne, że tak się to świeci na niebiesko, bo przypomina to ten efekt w siódemce, kiedy jakieś okienko prosiło o uwagę. Mi się to nie podoba przynajmniej, nie wiem jak wam. Kiedy znajdziemy sobie jakiś fajny motyw, albo zrobię dla was tutorial, jak pobrać mój ulubiony motyw. To usuwamy, to usuwamy, to usuwamy, to usuwamy. Menu. Zrobimy sobie znowu tak, jak przedtem mieliśmy w konsoli, na Ctrl-U, mamy na Ctrl-U, pięknie. Zablokuj układ, Ctrl-U, tak. To działa.
Pamiętamy, jak robiliśmy to ostatnim razem, że program jest, pojawia się cały czas w tym samym miejscu. Położenie rozmiar. Zastosuj na początku, zastosuj na początku. No cóż, Chromium się niestety ścięło. W jaki sposób zakończyć działający program? Albo tak. Albo robimy... Jak to było? Teraz jeszcze musimy zobaczyć, w jaki sposób ustawić układ klawiatury, żeby respektował polskie znaki, bo nie powiedziałem wam tego i może to was po prostu denerwować, że nie macie polskich znaków. Jak dotąd jeszcze nikt mnie o to się nie zapytał. Skróty, znaczy nie skróty, wybaczcie, nie skróty, to jest urządzenia wejściowe, klawiatura, układy klawiatur. Ustawienia układów. Dodaj. Oj, nie to, nie jakiś afrykański murzyński, czy jakiś tam inny murzynek Bambo. Dodaj. Polski, 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 polski. Śmieszne, nie mamy na żadne zadań. Dobra, zakończymy ją w ten sposób. Pokażę wam to kiedy indziej. Tak. A jeżeli coś wam nie chce odpowiadać, to robicie kill all chromium. To tak naprawdę pierwsza awaria Chroma, od kiedy używam Arch Linuxa. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby tak się ściął biedaczek. Bierzemy sobie testową MP3, przeniesiemy ją na pulpit, zobaczymy jak będzie działała. Jak widzimy, MP3 działa bardzo ładnie i dźwięk bardzo ładnie się odtwarza. Idzie magnetowid, nie mogę w tej chwili przerwać nagrywania. Proszę mnie nie przerywać i proszę nic nie mówić, ponieważ idzie nagrywanie w tej chwili. Nie mogę nic zrobić. Nie mogę nic zrobić i nic mnie nie podzi twoja kolacja. Tak. I ładnie się wszystko zainstalowało. A zatem to na tyle. Jeżeli będziecie potrzebowali jakichkolwiek innych poradników, to piszcie. W drodze jest na pewno seria Arch Linux jako system na serwer, w której opiszę wam, w jaki sposób zadawać się z Arch Linuxem na serwerach, w jaki sposób konfigurować serwery na Arch Linuxie i tak dalej, i tak dalej.
Tak więc do zobaczenia już wkrótce i życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru. Heja!